koncerty, jarmark świąteczny, Święty Mikołaj i teatr. To tylko niektóre wydarzenia zaplanowane w grudniu w Zgorzelcu. Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu chciałby serdecznie zaprosić na wydarzenia kulturalne, które zaplanowaliśmy dla mieszkańców regionu w grudniu. Ten grudzień jawi się naprawdę bardzo aktywnie. Zaczynamy z przytupem już 2 grudnia. Tutaj w Miejskim Domu Kultury o godzinie 18 będzie koncert Baru Rajzy. To artysta, który swoje korzenie ma w sztuce ulicy, a specjalizuje się w graniu na tak zwanym handpanie. To jest taki specjalny, niedawno wynaleziony instrument muzyczny, który troszeczkę przypomina patelnię, więc będzie to koncert na patelni, koncert muzyki relaksacyjnej, koncert muzyki medytacyjnej. 2 grudnia, godzina 18, Baru Rajza, Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu. Bardzo zapraszamy. Bilety do nabycia u nas 40 zł. Kolejna impreza, na którą chciałbym Państwa bardzo serdecznie zaprosić, to Zgorzelecki Jarmark Bożonarodzeniowy. To jarmark bożonarodzeniowy, który organizujemy wspólnie z Centrum Sportowo-Rekreacyjnym, wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, wspólnie z Muzeum Łużyckim. Jarmark zaplanowany jest na 9 i 10 grudnia. 2 dni jarmarkowe potrwają od 14 do 20. Wszystkie imprezy będą się odbywać na hali PGE Turów Arena przy ulicy Lubańskiej i tak. W sobotę 9 grudnia będzie między innymi spotkanie ze Świętym Mikołajem. Gdyby dzieci chciały spotkać się z brodatym świętym, to zapraszamy około godziny 16. Około godziny 18 na specjalny koncert kolęd zapraszamy znakomitą wokalistką z naszego regionu, panią Magdaleną Januszkiewicz-Buras. O godzinie 18 da specjalny świąteczny recital. I to będzie w sobotę, a w niedzielę swój koncert będzie miała Zgorzelecka Orkiestra Mandolinistów. Koncert jest zaplanowany na godzinę 18. Gwiazdą tego dnia będzie Kuba Badach. No i niestety z przykrością muszę stwierdzić, że na to wydarzenie biletów już nie ma. Ale gdyby ktoś chciał w niedzielę posłuchać kolęd, posłuchać muzycznych zapowiedzi świąt, to zapraszamy na godzinę 15.30 podczas jarmarku. Zaprezentują się muzyczne talenty, wychowankowie Ernestyny Adamowicz, wychowankowie zajęć wokalnych w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu. Serdecznie zapraszam na ten jarmark 9 i 10 grudnia od 14 do godziny 20. Będzie można kupić świąteczne ozdoby, wypieki, wędliny. Będzie też stoisko z ciepłym jedzeniem. Będzie grzane wino z tego, co udało mi się zorientować w zgłoszeniach. Także będzie naprawdę mnóstwo atrakcji. Hala PGE Turów Arena. Kolejna impreza, na którą chciałbym Państwa bardzo serdecznie zaprosić, to jest koncert muzyki, tańca i śpiewu Sztuka nie zna granic. To jest koncert polsko-ukraiński. Koncert jest absolutnie bezpłatny. Rozpocznie się o godzinie 17. 15 grudnia tutaj w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu. Zapowiada się naprawdę atrakcyjnie i z tego co wiem, będą też zbierane datki na pomoc walczącej Ukrainie. A następnego dnia, 16 grudnia, teatralna petarda. Wprawdzie Zgorzeleckie spotkania z teatrem, taka cykliczna impreza, którą organizujemy, trwa przez październik i listopad, ale to jest takie mocne z przytupem zakończenie tych spotkań teatralnych, bo oto 16 grudnia o godzinie 18 tu na tej scenie zaprezentujemy monodram, bardzo mocny monodram zatytułowany Swietłana autorstwa Przemysława Wojcieszka. Bilety już wkrótce będą do nabycia, w zasadzie już są do nabycia w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu. Niezwykle atrakcyjna cena, ponieważ wydarzenie uzyskało dofinansowanie. Jedyne 20 zł. Fantastyczny, mądry, ale też bardzo ostry monodram Przemysława Wojcieszka. 16 grudnia, godzina 18, sala widowiskowa Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu. No a potem święta i wszystkim Państwu należałoby życzyć wesołych, radosnych, spokojnych świąt i do siego roku.